sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej odbyła się gala honorująca laureatów miejskiego konkursu dedykowanego do osób niepełnosprawnych pod nazwą Sukces nie zna barier 2017. Znowu idą święta, a takową atmosferę co roku zapoczątkowuje zapalenie iluminacji na największej w mieście choince, tej na Placu Chrobrego. Tymczasem pozostałe bielskie ulice również nabierają świątecznego blasku. Świecące śnieżynki i girlandy pojawiają się na głównych ciągach komunikacyjnych. W Książnicy Beskidzkiej nagrodzono laureatów 22. edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Bielska-Białej, którego głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia. Na lotnisku aeroklubowym w bielskich Aleksandrowicach odbył się 5. bieg mikołajkowy. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej odbyła się gala honorująca laureatów miejskiego konkursu dedykowanego do osób niepełnosprawnych pod nazwą Sukces nie zna barier 2017. Okazją do zorganizowania gali właśnie w tych dniach jest przypadający corocznie na 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on proklamowany w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzisiejsza impreza to gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 25 lat upłynęło, odkąd Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła taki dzień w kalendarzu. I w tym roku też taką galę organizujemy w sali muzycznej, w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. Podczas tej gali będą także uhonorowane osoby, które zostały zgłoszone do konkursu Sukces nie zna barier 2017. To osoby, które pomimo swojej niepełnosprawności odnoszą sukcesy na różnych polach kultury, sportu. Te osoby pochodzą z Bielska-Białej. Jak wielu chętnych startowało w tym konkursie i kto miał szansę wygrać? Wystartowało 8 osób. Konkurs był skierowany tylko i wyłącznie dla mieszkańców Bielska-Białej, więc te osoby, które tutaj będą dzisiaj uhonorowane, są mieszkańcami Bielska-Białej. Zwycięzcą konkursu został Piotr Mizera, wyróżniający się piłkarz bielskiego klubu Amp Futbolowego Kuloodporni. Jest członkiem polskiej kadry piłkarskiej w tej odmianie piłki nożnej i regularnie odwiedza szkołę oraz przedszkola, gdzie popularyzuje aktywny styl życia. Znowu idą święta, a takową atmosferę co roku zapoczątkowuje zapalenie iluminacji na największej w mieście choince, tej na Placu Chrobrego. Choinka rozświetliła plac przed Zamkiem Sułkowskich zwyczajowo 6 grudnia. Nie zabrakło więc przy tym świętego Mikołaja z pomocnikami. Odpalenia światełek tym razem o godzinie 16:30 dokonał zastępca prezydenta miasta Waldemar Jędrusiński. Jest, no święto świętego Mikołaja 6 grudnia w Bielsku-Białej jest wyjątkowe. Dzisiaj rozświetlamy choinkę. Wiem, że jest to jedna z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejsza choinka w ogóle w Polsce, a największa w bezpośredniej okolicy. Ta choinka to jest taki początek świąt w Bielsku-Białej. Tak jest, a miasto całkowicie rozświetli się koło 11-12 grudnia. Na dzisiaj ta choinka i szereg innych choinek w obrębie miasta. Będą słodycze dla dzieciaków? No, zobaczymy, czy Mikołaj przyniesie, ale jak znam Mikołaja, to będą. Choinka na Placu Chrobrego ma ponad 15 metrów wysokości. Cała dekoracja bazuje na energooszczędnym oświetleniu LED. Wykorzystano różne barwy światła. Białą ciepłą, białą zimną, zieloną i czerwoną. Na girlandach zastosowano prawie 16 tysięcy punktów świetlnych. Tymczasem pozostałe bielskie ulice również nabierają świątecznego blasku. Świecące śnieżynki i girlandy pojawiają się na głównych ciągach komunikacyjnych. W tym roku Urząd Miejski na bożonarodzeniowe iluminacje ulic i placów wyda 500 tysięcy złotych. Suma ta obejmuje wszystkie instalacje, zarówno umieszczone na słupach i innych obiektach architektonicznych, jak i zdobienie naturalnych choinek na placach oraz montaż sztucznych drzewek, w tym tej najważniejszej na Placu Chrobrego. Rozpoczynamy już rozświetlanie miasta tradycyjnie od Mikołaja, czyli od 6. Przede wszystkim główna atrakcja to jest choinka na Placu Chrobrego. Oprócz tego choinki podobne, sztuczne, jak poprzednio koło ratusza na Starym Mieście,
naturalne z kolei przy Banialuce, przy katedrze. Na Wojska Polskiego ta choinka, która tam jest rozświetlona, przy kościele Opatrzności Bożej przy ulicy Lwowskiej i w niektórych dzielnicach również choinki naturalne będą ozdobione. Oprócz tego, jak zwykle, będzie niespodzianka, jeżeli chodzi o element, który będzie koło fontanny Reksia. Nie zdradzam w tej chwili, jak się pojawi, to wszyscy zobaczą, co w tym roku tam po prostu będzie ustawione. Jak miasto to robi, że co roku praktycznie właściwie można powiedzieć, że inne te ozdoby są, a tak naprawdę no przecież chyba miasto nie kupuje tego wszystkiego na własność, prawda? Miasto ma niewiele elementów na własność. Te elementy praktycznie, które są stałymi elementami na mieście, to są nasze. Natomiast 90% tych elementów to jest właśnie wydzierżawiane. Co roku przygotowujemy do przetargu wystrój tego miasta w taki sposób, żeby on nigdy nie powtarzał się. W Księżnicy Beskidzkiej nagrodzono laureatów 22. edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Bielska-Białej, którego głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu są pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. To już jest 22. edycja konkursu plastycznego. Tematyka taka jak w roku ubiegłym, papierosy szkodzą zdrowiu dla młodszej grupy wiekowej, dla uczniów klas starszych, postaw na zdrowy styl życia. No w roku bieżącym rekordowa liczba nadesłanych prac, bo ogółem 297 pracy nadesłało 26 szkół z terenu Bielska-Białej. Poziom prac jak zwykle wysoki, zarówno w jednej, jak i w drugiej kategorii tematycznej. Naprawdę warto obejrzeć wystawę. Trudno mi teraz opowiadać, bo jest tak fantastyczna ta wystawa, jest tak dużo ciekawych, pięknych prac, interesujących, że zachęcam do obejrzenia. Wystawa jest czynna do 30 grudnia bieżącego roku w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej w holu na pierwszym piętrze. Po tych kilku latach edycji można powiedzieć, że młodzież daje się namówić na zdrowy styl życia? Ja myślę, że jak najbardziej. To widać w tych pracach. Młodsze dzieci wiedzą, że papierosy są szkodliwe, potrafią ukazać to w swoich pracach, jak również pokazują, jak fantastyczne jest życie bez papierosów, że można być wesołym, można być radosnym bez tego nałogu. Natomiast starsza grupa wiekowa wie, czym jest zdrowy styl życia i też ukazała w tych pracach, że ten zdrowy styl życia prowadzi do naprawdę wielu, wielu korzyści zdrowotnych. Prace zwycięzców obu kategorii wiekowych jak co roku zostaną oddane do druku, a następnie w formie plakatów będą rozpowszechniane na terenie miasta. Na lotnisku aeroklubowym w Bielskich Aleksandrowicach odbył się 5. bieg mikołajkowy. Niespełna 300 biegaczy, głównie z południa Polski, uczestniczyło w małym jubileuszu biegowym, bowiem teren lotniska stanowi miejsce rozgrywania biegu już po raz 5. Oczywiście, jak przystało na bieg mikołajkowy, wielu biegaczy przywiozło elementy stroju świętego lub postaci z nim związanych. Najważniejsze było jednak przebiegnięcie 2 okrążeń lotniska o łącznej długości 6 km. Już 5. raz spotykamy się, więc mamy mały jubileusz. W tym roku sceneria mikołajowa, typowo mikołajowa, bo zimowa. Chcieliśmy dać szansę tym Mikołajom, którzy przyjeżdżają do nas saniami, a jest ich ponad 300 zgłoszonych. Myślę, że kolejna edycja będzie udana. Coraz większe zainteresowanie. Trasę przygotowaliśmy, została wyprasowana wczoraj. Także będzie bardzo ładna zimowa sceneria. Ja się bardzo cieszę, że mamy kolejną piękną imprezę biegową po biegu Fiata, który już pisał się na stałe w kalendarz imprez. No i ten jubileuszowy 5. bieg pokazuje, że jest ogromne zainteresowanie mieszkańców Bielska-Białej powiatu i oczywiście innych miejscowości. No myślę, że lepszej scenerii i kolorowego widoku, jak znakomicie przebrani w Mikołaje biegacze no, zademonstrują swoje umiejętności. Co prawda przy minusowej temperaturze, ale jak widać z uśmiechem na twarzy. I właśnie o to chodzi. Zwycięzcą w biegu z czasem 19 minut 36 sekund został Tomasz Janusz z Kaniowa. Drugie miejsce zajął Józef Koźmiński, a trzecie Tomasz Wójcik.